na czym polegają pewne błędy zarządzeniowe, które w naszym polskim trzecim sektorze no po prostu mają miejsce. Tak więc sytuacja taka, w której jest zbyt dominująca rola lidera, szczególnie lidera założyciela. Tak? I ona przejawia się na dwa sposoby. Ja znam ileś takich osób, oczywiście nie będę mówił po imieniu i nazwisku, którzy mają poczucie własności organizacji. Po prostu są jej właścicielami. Ona do nich należy. Oni ją stworzyli, ona jest ich. Tak? To jest władztwo psychologiczne. Oczywiście prawnie nie należy. Nawet w statucie mają to tak zapisane, że ewidentnie formalnie nawet całość władzy w ogóle jest tak. Ale władzę można mieć, ale posiadania nie. Tak? Znaczy, prawnie jest to wytonerwane. Tak? No nie, ale psychologicznie jest to moje. Tak? Więc to nie tylko chodzi o to, że ja tym mogę zarządzać, tylko ja jestem tego właścicielem. No, biznes rozpoznaje między tymi dwoma właścicielami, znaczy menedżera zarządzającego, który nie jest właścicielem, i właściciela. Tak? No to jest tutaj problem, tak zwany problem agenta. I teraz to powoduje taką przyspawalność jakby. Tak? Znaczy, ta organizacja jest przyspawana do człowieka. Tak? Człowiek do organizacji, organizacja do człowieka. Tak? I po prostu nie można przejść do tej fazy przejścia od procedur nieformalnych do formalnych, można przejść, ale jest taka jedna zasada, że wszystko, co powie prezes, i tak jest najważniejsze. Znaczy, ta jedna nieformalna znosi wszystko inne. Po prostu przychodzi, jest wkurzony, wali na prawo, na lewo, czym popadnie, postrach jest i mówią, dobra, to tak jest dwa razy w miesiącu, trzeba przeczekać. To są jakieś tam strategie obronne ludzi, ale często ktoś wylatuje z roboty, ktoś coś tam, bo po prostu nie działają schematy, działa po prostu jakiś tam impuls. No bo jestem właścicielem, to mogę zrobić, co chcę. Tak? I druga sytuacja, również bardzo niedobra, polegająca na tym, że jakby właśnie to delegowanie zadań nie potrafi przejść, ponieważ ten zarządzający główny chce wiedzieć wszystko i również wszystkie kluczowe informacje trafiają jakby tylko do niego. No nie wiem, ma na przykład jakąś sieć zbudowaną kontaktów, jest to ktoś rozpoznawalny. Faktem, że nikt inny nie jest tak rozpoznawalny, więc nikt inny nie ma takiej szansy dojść w różne miejsca, załatwić do organizacji, a to jakieś tam źródło finansowania, a to jakiegoś tam obecności gdzieś i tak dalej. No ale sęk w tym, że to są relacje spersonalizowane, one nie przychodzą do organizacji. I ten ktoś próbuje cały czas po swojemu zarządzać. Fazy życia się jakby z tej organizacji zmieniają, organizacja coraz bardziej czegoś innego potrzebuje. Ten ktoś trwa na swoim, że tak powiem, stanowisku, że ma być tak, jak ten ktoś chce. Dystans się powiększa i w pewnym momencie ktoś zaczyna być po prostu wypalony, już nie może dłużej. I w pewnym momencie mówi, dobra, koniec tego, idę z tej organizacji. Ona jednak nie jest moja, na przykład. Tak? I z bliższa zostaje. Nikt nic nie wie. Wszystko zabrał ten ktoś ze sobą. Wszystko, co jest kluczowym zasobem takim, po prostu wyszło, jest w mózgu tego kogoś. Tak? To często też jest psychologicznie w ten sposób, że ten ktoś się boi podać tych informacji, bo osłabnie pozycję. Znaczy jest, nawet może to robić świadomie bądź podświadomie. To różnie bywa. Ale to jest taka, jestem tutaj niezastępowalny, tak? Nie do zastąpienia jakby. Tak? Wobec tego jakby to jest zgromadzone. Tak? Mówi się, organizacja liderem stoi. I w tym powiedzonku jest jakby to część taka funkcjonalna, bo to tak jest i tak być powinno, a część dysfunkcjonalna. Rzeczywiście, liderstwo w organizacji jest rzeczą bardzo ważną. Przywództwo jest kluczową kwestią. Właśnie dlatego, że tu nie działają tak mocno bodźce finansowe i inne takie typowe mechanizmy. Więc jakby to, że ktoś jest liderem, ktoś bierze odpowiedzialność, to jest bardzo potrzebne. Ale to nie może przekroczyć jakiejś granicy bezpieczeństwa, bo się zaczyna odwracać na niekorzyść. Tak? A w wielu organizacjach ten element następuje. Tak? Jak jeszcze do tego, tak powiem, dojdzie jakieś po prostu takie skostnienie tego szefa, czy tam lidera, czy grupy liderów, na zasadzie takie, że są przyzwyczajeni do czegoś, bo po prostu sami już jakby nie chcą po prostu postępować z pewnymi zmianami, które się dzieją, no to ten dystans potrafi być bardzo mocno dysfunkcjonalny. Inny przykład, to jest przykład, gdy w organizacji nie ma chęci właściwie inwestowania w kapitał ludzki, znaczy w rozwój ludzki. Tak?
To jest taka sytuacja, w której warto zdać sobie z tego sprawę, że zdecydowana większość organizacji pozarządowych ma bardzo płaskie struktury, zarówno porównując z biznesem, jak i z administracją publiczną. Zarząd, jacyś koordynatorzy, kierownicy, asystenci, cała reszta, wolontariuszy, koniec. Nie bardzo jest jak awansować, tak? No, można awansować raz, może dwa razy w korporacjach, po prostu człowiek tam siada i patrzy, 12 będę miał tych awansów, aż wreszcie kimś tam zostanę na Europę Wschodnią albo co tam i tam sobie liczy na to, kiedy które skoki muszą się odbyć, żeby to szło sprawnie. A jak tych skoków nie ma, to się przenosi do konkurencji i próbuje, że tak powiem, ten skok załatwić jakoś metodą obejścia. Tutaj po prostu można albo dostać dokooptowanym do zarządu i koniec, tak? Szczególnie jeśli ten prezes trwa długowiecznie. Albo można założyć własną organizację, to jest taka druga możliwość, ale generalnie najczęściej człowiek by chciał, żeby pozostając na tym stanowisku, mieć poczucie rozwoju. To jest bardzo istotny element zarządzania, że ten, kto zarządza, powinien dać, stworzyć taką szansę, żeby człowiek miał poczucie, że przyrastają kompetencje, nawet jeśli formalnie nie zmienia się stanowisko. Tak? Że z mojej wiedzy organizacja korzysta. Jestem konsultowany, mnie się pyta o zdanie, mam prawo wyrażenia opinii. No, różne są możliwości pokazania, że kompetencje się liczą. I teraz to szczególnie właśnie wtedy, kiedy jest ten element tego jakby delegowania zadań, tego jakby większego poczucia samodzielności poszczególnych pracowników, którzy są pracownikami kompetentnymi. Tymczasem może być tak, że w organizacjach pojawia się taki mechanizm, a on jest trochę wzięty z biznesu, że po prostu nie ma. Jest taka kadra wąska tych, którzy w organizacji są i są ważni. Cała reszta jest taka kadra na wyplucie. Znaczy po prostu niech się wykorzysta, wyciśnie, a potem oni sobie poszukają nowej roboty. Bo jakby zobaczą, że tutaj nie ma żadnych, a nie będziemy po prostu na rozwój. Nie mamy nawet pieniędzy, nie mamy nawet czasu, mamy tu mnóstwo rzeczy do robienia i po prostu zakładamy, że ludzie są po to, żeby wykonywać pewną robotę. Tak? No i wtedy to się rzeczywiście dzieje, że ten świat się dzieli, jak no, ci ludzie faktycznie są krótko. To też często bywa w przypadku wolontariuszy. Tak? Jest takie zjawisko w organizacjach, że wolontariusze przychodzą z takim nastawieniem troszkę interesownym zdobycia kontaktów, pozycji, doświadczeń po to, żeby sobie gdzieś tam roboty płatnej poszukać. To jest taki bilet wstępu na rynek pracy, szczególnie ludzi młodzi. A organizacje biorą wolontariuszy, bo to jest tania siła robocza. Tak? I na początku jest to fajnie, bo dwie strony są jakby dogadane, ale bardzo szybko jakby jest różna perspektywa czasu. Te wolontariuszy miesiąc, dwa to jest to, czego oni oczekiwali, a organizacja 6 miesięcy, 7 albo dłużej i powtarzalne funkcje do wykonania. Tak? No i tutaj następuje bardzo szybki zgrzyt, takie poczucie wyzysku czy czegoś tam, a one jest po prostu elementem braku takiej decyzji, że nam zależy na inwestowaniu w kapitał ludzki organizacji, próbujemy to jakby wpuścić w taką fazę rozwojową, podobnie jak te fazy życia organizacji. Władztwo koordynatorów. To jest sytuacja znana znowu z wielu organizacji. Wtedy, kiedy następuje ten efekt przekazania tych kompetencji do koordynatorów, a zarządzający całością tracą jakby zdolność kontroli koordynatorów. Tracą albo dlatego, że nie chce im się już jakby dłużej wgryzać w to, co tam robią, toczą się projekty, niech się toczą, dopóki się toczą, wszystko gra. Albo dlatego, że te poszczególne projekty są zbyt różne od siebie i się zaczynają rządzić tymi własnymi logikami takimi działowymi i z tego się żadna całość nie składa. Albo dlatego, że koordynatorzy zaczynają faktycznie prowadzić politykę takiego, bym powiedział, przypisywania sobie kompetencji. Znaczy faktycznie jakby stawiają tych nad sobą w takiej sytuacji właściwie pod ścianą. Tak? Podam jeden przykład. No, jeśli ktoś tam chce podwyżki, tak? Kto decyduje o podwyżkę? No, zarząd powinien decydować o podwyżkach, tak? No, ale podwyżki, żeby mogły być wypłacane w logice projektowej, muszą być wpisane do harmonogramu projektu. No, jeśli wynagrodzenie koordynatora jest 2800 przez czas trwania projektu, to ono się nie może nagle stać 3200, tak? Trzeba tą decyzję podjąć wcześniej, znaczy dopuścić taką możliwość, że jest 2800, a po pół roku jest możliwe 3200. No więc koordynatorzy wpisują sobie to 3200,
a potem właśnie wymuszają te 3200, że ma być 3200, ponieważ inaczej będą pieniądze stracone. Tak? Bo znowu mówiąc jest logika, kto odda złotówkę, ten przegra. A kto oddał euro, to przegrał 4 razy bardziej. Tak? Ale często gęsto też bywa tak, że to już nie chodzi nawet o podwyżki, jakieś zlecenia, jakieś to tam, koordynator ma prawo podpisywania tamtych różnic, bo zaczyna sam prowadzić taką politykę finansową. Ty masz zleconko, ty nie masz zleconka, ty masz dwa zleconka, ty na wyższą, ty na niższą. I to się odbywa właśnie bez wiedzy zarządu, ile to naprawdę w organizacji zarabia. Tak? Trzeba byłoby po prostu ręcznie podliczać te wszystkie kwity, no ale nikt tego nie robi. No i w rezultacie po prostu jest taka władza koordynatora. Tak? I oni na wszystkie pytania odpowiadają, że tak musi być, bo tak jest projekt, jakie są zasady inaczej nie rozliczenie projektu i koniec. I się na to macha ręką, dobra, niech już tak będzie. Tak? No to jest oczywiście pewien rodzaj no, dysfunkcji, tak? Bo to jest pewien etap, który ma, powinien jakby, na tym się nie powinien jakby zatrzymywać. Tak? Tymczasem to jakby taka sytuacja, z kiedy się ktoś zatrzymuje i próbuje to przyciągnąć w jakiś sposób. Tak? Sytuacja taka, którą można nazwać, to jest określenie Jakuba Wygnańskiego, te organizacje wydmuszki, a moje z kolei jest takie organizacje wyjałowione. Na czym to polega? To polega sytuacja taka, w której organizacje no właśnie nie umieją mądrze się skonsolidować. Znaczy uważamy, że wiatr w żagle jest rzeczą właściwą, czyli zwiększanie obrotów świadczy o rozwoju. I popełniają taki błąd, że wchodzą w wysokie obroty bieżące, czyli budżet roczny z roku na rok jest coraz większy, a organizacja ledwo zipie. Bo organizacja wyłącznie jest w stanie te środki przerobić, rozliczyć, natomiast sama się w ten sposób nie wzmacnia. Sama jest słaba tak naprawdę. I nagle się okazuje, że mając jakiś tam, nie wiem, obrót 500 000 zł, nie ma, nie wiem, tam 1500 na sprzątaczkę, nie ma. Bo w żadnym przypadku nie jest pisane, organizacja nie ma żadnych wolnych środków, nie ma nic. Po prostu wobec tego pewne koszty są zaczynają być niepokrywane przy wysokich obrotach. Tak? To właśnie była ta sytuacja, kiedy nie zadaliśmy sobie pytania, jak się skonsolidować, jak to mądrze dopasować, gdzie się zatrzymać. Tylko po prostu większy obrót równa się rozwój. Tak? I wtedy po prostu organizacje wyglądają jak giganty, a tak naprawdę są słabe. Tak? Po prostu kończy się projekt, było 30 osób w organizacji, zostaje 5. Gdzie 25? Tak? No nie ma, no skończył się projekt. Wszystko wisiało na projekcie, było logiką. Nie było siłą organizacji. Tu szczególnie widać właśnie te różnice. To jest ten taki szczególnie niebezpieczny sytuacja, bo te organizacje, które powstały w oparciu na przykład o środki amerykańskie, one są dużo w lepszej sytuacji, bo tam był zawsze ten overhead, bo w ogóle myślenie w kategoriach, że na zrealizowaniu czegoś się świat nie kończy, znaczy budujemy pewną. Natomiast środki unijne rozliczyć i było nie ma. Tak? Jest taka po prostu sytuacja na dzisiaj silny, jutro się może nie być w ogóle. Tak? I wiele organizacji jakby weszło w taką rutynę, uważając, że jeden projekt nastąpi następnym projektem, a jak się z jakichś powodów nie ma następnego projektu, no to w ogóle nie ma co zrobić. Myśmy półtora miesiąca temu stanęliśmy na przykład w takiej sytuacji, że groziło nam zejście całej branży organizacji. Mówię o organizacji pracującej z migrantami. Po prostu to była sytuacja, w której właśnie wszystkie powiedziały, że jak nie ruszy pewien program w przeciągu miesiąca, to one właściwie przestają istnieć. To nie jedna, nie dwie, tylko praktycznie wszystkie. Bo one wszystkie były w bardzo podobnej sytuacji. Nastąpiła ta sama sytuacja pewnej zmiany takiej organizacyjnej, jeśli chodzi o fundusze tam migranckie. I po prostu wszystkie dotknęła ta sama sytuacja, stanięcie po prostu na krawędzi przepaści. Tak? A żadna z nich nie miała zorganizowanych innych sposobów, jakby co się stanie, gdy to się stanie, co my będziemy robić. No po prostu zakładamy, że to się nie wydarzy, a mogło się wydarzyć. No i organizacje wyjałowione. To jest sytuacja, kiedy ten proces konsolidacji na linii, ta konsolidacja, czyli te rosnące takie formuły, no jednak biurokratyczne, nakładają się z tym elementem rozprężenia i rutyny i prowadzą do tego, że organizacja się zaczyna skupiać coraz bardziej na formalnych aspektach własnej działalności. Szczególnie wtedy, kiedy bierze pieniądze trudne, czyli takie, które są obwarowane spełnieniem bardzo różnych kryteriów formalnych. One są tak zaawansowane, te kryteria formalne, że one właśnie zabierają mnóstwo czasu, żeby je wypełnić. I mnóstwo czasu, sił, myślenia idzie w kierunku, jak zorganizować rozliczenie tych pieniędzy. I już po tym, jak już to się uda, to już wszyscy są tak zmęczeni, że właśnie z doskoku robi się rzeczy merytoryczne. Bo,
A po jakimś czasie jest takie poczucie, co ja tu robię, co my tu robimy, od czego my jesteśmy, tak? I takie właśnie wyjałowienie, że organizacja przechodzi przez duży projekt i wychodzi tak jak z takiej wyżymaczki. Wszyscy po prostu jakieś są tacy wymęczeni, tak? Już nie chcą dalej, tak? Wydawałoby się, że to powinien być wielki sukces, tak? A jakby sytuacja potrafi być odwrotna. No i ostatnia rzecz, stowarzyszenie jako spółdzielnia pracy, to jest sytuacja taka, w której zaczyna być jakby załoga się kurczy, na przykład to właśnie jest akurat przykład stowarzyszenia. Załoga się kurczy właściwie do pracowników, w tej sytuacji takiego odcinania, załoga się kurczy do właściwie pracowników płatnego personelu, którzy są jednocześnie członkami stowarzyszenia. I to bardziej przypomina spółdzielnię pracy niż organizację pozarządową. Jest pewna sytuacja pewnej schizofrenii czy pewnej podwójności sytuacji, no bo to jest tak, że prezes zarządu jest pracodawcą swoich pracowników, więc ich przełożonym, a pracownicy wybierają zarząd jako członkowie z organizacji, bez wiedzenia, nie wiadomo, kto komu podlega. Tak? I to jest sytuacja bardzo dziwna. Na dłuższą metę ona, która z tych funkcji jest pozorna, albo pozorny jest prezes, albo pozorny jest członkostwo. Tak? Częściej to drugie się okazuje w pewien sposób pozorne. I też często wtedy organizacje wpadają w pomysł, a dlaczego nie być fundacji? Mielibyśmy wtedy święty spokój. Tak? I się przemodelowują. W Polsce jest to czas często spotykany, że ze stowarzyszenia robi się fundacja. Ja nie znam przypadków z drugą strony, żeby fundacja zechciała być stowarzyszeniem. Tak? Wszystko działa w jedną stronę i nie jest to przypadek. Tak? No to tyle takich generalnie tego, co na dzisiaj przygotowałem. Bardzo dziękujemy Markowi.